dziś rozpoczynam nowe życie. Muszę w końcu pożegnać się z przeszłością. Od teraz idę swoją drogą, do której jestem stworzona. Pomszczę swą urażoną dumę krwią i ciężkim treningiem najlepszej gildii zabójców na świecie. W ogonie diabła, w Eregardzie. Weź go! No zaraz tu przyjdzie nowa osoba. Do szafy, no! Nie zmieści się! Zostaw tego! Gówno mnie to obchodzi, wiesz? O, no kurwa, już tu jest! Dawaj, szybko, no! Nie mi tego! Co jest? Witaj, piękna. Nie bój się. To tylko togo. Demon! Spokojnie, moja księżniczko. Przychodzisz do ogona diabła. I dziwisz się, że w taki sposób wygląda jeden z członków? Agares jestem. Wyglądasz jak koza! Mówić mi... Nie! A ja jestem Inari. Nie jestem kozą. Dobra, dobra. Na wyjściu dostaję trolla. Jakiegoś półdemona. Nie lubię bestii i nieczystych istot. Wysłałam swoje simi przecież. Wypraszam sobie. Myłem się przed twoim przyjściem, wiesz? Ach, wyślę. Słuchaj, kogoś mi przypominasz. Nie malujesz przypadkiem twarzy i nie masz zamiłowania do wierszy? Nie? Nieważne. Dobra, chodź, przedstawię ci resztę kilku. No chodź! Nexo! Chodź, przedstawisz się. Cześć! Huork, berserker i, rzecz jasna, dreser Togo. Cały ja! Ja jako jedyny się potrafię dogadać z tą wielką bestią. Hej, jestem Inary, miło mi. O, widzę, że kusza. Daj znać, jeśli będziesz chciała odsłaniać moje tury. Albo kiedyś ja cię poproszę o tą przysługę. Pewnie, nie ma sprawy. Chodź do kuchni. Tam zawsze siedzi nasz najbardziej towarzyski i pijany krasnolud. A to ilu macie członków? Słyszałam, że macie smoliołaka. To dość nie spotykam. Cóż, obecnie mamy około 30 członków. Lecz wiesz, ciągle panuje tutaj sort słabych i silnych. W tym momencie w gildii poznasz nieco ponad 5. A słonina? No cóż, wiesz, nie mamy zbytnio pieniędzy, żeby pojawił się w tym filmie. Prawda, słonina? Okropne. No, ale prawdziwe. Dobra, chodź. W końcu jakaś kobieta, no napisz ze mną. Dobra, Kondziu, rzucaj za retorykę, czy ci się uda. Witaj. Jestem Inari. Co mi za to, że nie wiesz, kim jestem? Jestem Kergal, największy krasnoludzki z zawadiaka w całym Eregardzie. To chyba dobry przydomek. No to chodź, rozluźnij się, napij się piwka. Może wieczorem się napijemy, Kergarze. Myślę, że integracja we wspólnym gronie to jest bardzo dobry pomysł. I piwko będzie? Tak, Kergarze. I piwko. Polewne. No, ja też wolę piwko. Rozumiem. No to zobaczymy wieczorem. Tylko jak to zapnę do kielicha, to ja robię. Chociaż raz. Nie tak jak pamiętam, jak opowiadał, że wiesz, lekarz mnie pod czerwonym wieprzem tutaj w Eregardzie.
zabił jakiegoś kolesia, ponieważ, jak on to mówi, odrzucił jego krasnoludzką gościnność. W końcu jesteście zabójcami. Nie traktuj tego tak poważnie. W tym fachu nie można. Te śmierci istot? Oret, nie traktuj tego tak poważnie. Pamiętaj, że ty jesteś sędzią i zabijasz tego, który na to zasługuje. Zawsze możesz nie przyjąć po prostu tego zadania, prawda? Dużo się na tym zarabia? Wystarczająco. Choć i tak za mało, jak na cenę życia. Takie czasy. Taki świat. Ja przecież tego nie wymyślam. Ty teraz poznamy kogoś poważniejszego. Zwie się Wojnar. Jest mnichem. Ale nie masz co się martwić o podrywanie. Jest eunuchem. To dobrze? Tak, ponieważ mamy powód, żeby się z niego śmiać. Wojnar, chodź! Poznaj gościa! Ja pierdzielę. A, no tak. To jest Wojnar. Czy mnich nie powinien się jakoś inaczej zachowywać? Czasem odpływa. Jodrbraku, wstawaj! Co? Nie! Moja Nirwana! Słuchasz Nirwany? Przecież już nie istnieje. Nieważne. Przedstawiam ci Inari. Może nowego członka. Tak. Nazywam się Wojnar. W odwrocie anioł. Jestem kapłanem, klerykiem. Mogę cię pobłogosławić. Mi również miło. Nazywam się Inari. Mogę cię o coś zapytać? Ależ proszę. Wszystko zależy od interpretacji. Ale swoją mam przyzwoistą. Dlaczego ktoś taki jak ty jest w gili zabójców? Żeby poznać grzechy z bliska. Co? Tak, zgadza się. Zakon mnie wysłał 2 lata temu, abym poznał śmierć i rozpustę i... I? No i chyba o nim zapomnieli. No, ale teraz jest w naszej zgranej paczce, przyzwyczaja się do naszego stylu bycia. Często żałuję. No dobra, chyba idziemy dalej, co? Dobrze, do zobaczenia. Niech wasze serca będą pobłogosławione. Dalej poznamy pomarańczkę. Pomarańczkę? Zgadza się. To jest nasza uzdrowicielka. Wiesz, została tutaj zamówiona już jakiś czas temu. Wiesz, bo w zadaniach jesteśmy bardzo często radni i potrzebowaliśmy kogoś, a cały czas, rozumiesz, chodzenie do publicznych szpitali i lecznic jest dość kosztowne, prawda? Ach, ten NFZ! Właśnie, dlatego lepiej od razu wynająć prywatnego healera i mieć z tym spokój. A za wyprawę razem z nami dostaje przecież niejedną premię. No dobrze, ale dlaczego pomarańczka? No cóż, w sumie nie wiem, wiesz? Od zawsze była pomarańczka. Kiedyś nawet w gildii mieliśmy takie zadanie, własne takie, rozumiesz, na gębę, żeby ukraść jej dowód osobisty. No i cóż, niestety się niczego stamtąd nie dowiedzieliśmy. Też pomarańczka. Wszędzie te pomarańcze. A, i nie wiem, o co chodzi z tymi pomarańczami. Jak wejdziesz tam do niej do pokoju, no to nie wiem, co się dzieje. Pomarańczka? Chodź. Poznasz nową osobę. Chyba jej nie ma. Olet. Chodź. Boi się jak koza. Nie jestem kozą. Nie? Nie? A ta grudka, te różki i zamiłowanie do mleczka? Kto ostatnio zamówił 2 kg trawy z krainy Ice, co? Może jeszcze powiesz, że zmienia na ogród na zimowy? Czyli jednak coś tam jest. Nieprawda. Jestem uzdrowicielką, ale swoją głową to już nic nie da się zrobić. Ty lepiej nie przesadzaj, bo nie będzie wypłaty. I tak mi nie płacisz! No, trochę masz rację. Coś ostatnio przecież mniej jesteśmy doceniani.
prawda? Czy co? Nie macie zleceń? Przecież to jest najlepsza Biblia na świecie. Oczywiście. Tylko niestety coraz bardziej władzy, która tutaj rządzi, nie podoba się ten pomysł. Jeżeli są zabójcy, to w większości są ci, którzy służą władzy. Zgadza się. Po prostu gildie są legalne, jeśli spełniają dane oczekiwania. Nie jesteśmy bandytami. Pracujemy dla wszystkich i realizujemy każde zlecenie. Niestety właśnie politykom nie podoba się to, że nie mają wglądu w każde nasze zlecenie. Dlatego wykupują nas podobnych z naszej własnej branży. Po prostu nie podoba im się, że ludzie korzystają z mniej legalnych gildii. Zgadza się. To chyba niedobrze. Zgadza się. Obecnie nie mamy zbyt dużego przychodu, ale mamy wiele na koncie. W latach naszej największej świetności mamy tyle pieniędzy, że bez zleceń spokojnie byśmy utrzymali te gildy przez 10 lat. Poznałaś już chyba wszystkich? Chyba? Nie. Tak konkretniej, no to Ochis oraz Zjarany pojawią się na wieczornym spotkaniu. To już? Zgadza się. Chodź, Inaj, pokażę ci twój pokój. Pa, pa. Dobra, pa. To Eloszka. Elu. Hej, hej. Chodź, Inaj, przedstawię ci mistrza gildii. Chyba już znam. To jedynym jesteś? No tak. To cię znam. No tak. Ale, no, podpiszemy dokumenty. Chodź, Inaj, chodź. No tak, no. Zapracować. No tak, właśnie po to tutaj jestem. Myślisz, że dajesz poradziła profesorowie z ludzkiem czy ludzkim? Mogłabyś patrzeć w oczy, z których upływa życie, które sama zabrała. Ej, tutaj jest włącznik świata. Ej, zgasz. Dobrze, moja Ina, i podpisz tutaj. A to co to? Umowa o dzieło? Jakieś zlecenie? No po prostu podpisz, masz. No dobra. Ha, no i gratulacje! Jesteś naszym nowym członkiem. A, ty urwisie. Tak, po prostu? No tak, przecież wiemy, kim jesteś. Ale ja szybko, to go wpadł szał. No jak? Co się stało? Byłem na lekcjach, uczyłem się być niewidzialnym. Założyłem moją kolor niewidki, ale wyrzucili mnie z lekcji. Aha, a dlaczego oni się biją? No to wracam do gildii i klawiasz się mnie pyta, czy się napiję. Nie napiję się, bo jestem za młody. No to się wkurzył i wyjął to z szafy. I zaczęli się sparingować jak prawdziwi mężczyźni. Wygląda, że mają pierwsze dziewczyny. Kordesa! No, Nexon, to będzie 15 kerów za tę zniszczoną ścianę. Cóż, pokaż mistrza. No dobra, trudno. Ale na przyszłość pilnuj swojego podopiecznego, dobrze? Co ty w ogóle robisz w terce? No siusiu. Nawet fajnie było. Tak, łatwo pachnie. Muszę zamówić karków, żeby to naprawić. Pokonałem go! Pobiłem bestię! To za złotko, napijemy się? A właśnie, w ogóle, wam wszystkim naraz. Chciałbym przedstawić Inaj. Proszę. No dobrze, krasnoludzie, polej. No co ty robisz? No on przecież skończył swoją życiową fabułę, no. No i co z tego, ale to moja postać. Yes! Ten troll przeszkodził mi w prezentacji. Chyba w masturbacji! To było niesmaczne. Masz towar? Tak, ale na innym okazji. A wy kim jesteście? Zabójcą. Skarbnikiem. Tak, nie dziw się.
Zjarany jest naszym skarbnikiem. Umie oszukiwać istoty na zioło. To może na pieniądze dla naszej gildii również umie oszukiwać, co? A ty czasem nie jesteś za młody? No tak. Zgadza się. Ochis pełni rolę wolontariusza u nas. Szkoli się na asasyna w szkole skrytobójców. Czyli jak osiągnie pełnoletność, to będzie jednym z was. W sumie już jest jednym z nas, ale wtedy będzie oficjalnie. Podpiszę kartę tak jak ty i tak dalej. Rozumiesz? Po co w ogóle jest to zebranie? No właśnie, są dwa powody. Przede wszystkim, żeby oficjalnie przedstawić wam nowego członka. Brawa. Po drugie, cóż, od jakiegoś czasu jest duże zlecenie. To ciekawe. O, właśnie. Żeby się zrobić, to jest najlepsze zlecenie. Ale to jest zadanie od góry. Bardzo podejrzane. Dlatego proponuję, byśmy poszli wszyscy, całą ekipą. Górą? Przecież oni nas nie trafią. Ja też? Tak, zgadza się. Jakie to zadanie? Cóż, bandyci przejęli jedną z osad. Chodzi o to, byśmy ich powybijali i żeby mieszkańcy wrócili do swoich domów. Jest to dosyć trudne zadanie. Będziemy potrzebowali, to jest drugi powód, dla którego będziemy potrzebowali całej ekipy. Były przecież gorsze zadania, a kto nie pamięta biczogonów? No tak. Tak w ogóle, to skąd ta nazwa na ogon diabła? Skąd ta nazwa? Jak to się stało, że gildia stała się taka sławna? Przez to. Od tego ostrza wszystko się zaczęło. A właściwie również wszystko się skończyło. Ostrze przymierza. Skąd wiesz, że nazywa się Ostrze przymierza? No jest napisane, nie widzisz? Nie no, przecież to jest twój miecz, więc możesz sobie go tak nazwać. Mój. No nie, tu jest tak napisane, nie widzisz? Aha. Po jakim? Nieważne, ja po prostu wiem, że tu jest napisane Ostrze Przymierza. Po prostu było ze mną od zawsze. Czasem, a zresztą, po prostu ono dało potęgę mi, żebym wypromował nazwę mojej gildii. Ty kim jesteś? To Olivier, moja koza. Co ty robisz w moim pokoju? Chodź, mamy zadanie. A, no tak. Słuchajcie, co to ma być, kurwa? Jak bez ławeczki? Bez ławeczki w górę? Kurwa, patrzcie jak się staramy. Tak bez subskrypcji? Tak oglądacie ten film bez subskrypcji? Ja naprawdę bym się... Co wy w ogóle robicie? Ja bym się wstydził. Mistrz Gildii was zaprasza. Dołączajcie, szukamy aktorów. Jeżeli wam się spodobało... to zapraszam, tak? No. Nie jestem kobietą.